Dobra, czekajcie. Siemo, co jest? Partiatik, za dzisiaj gramy sobie Kasjopeją na Urfie, także na live nagrywamy jak wszystko. Także nie wiem, czy ktoś się jeszcze temu dziwi. I zobaczymy, zostawcie oceny pod filmem, niech jak najwięcej osób zobaczy Urfika. I oczywiście suba na kanale. Przypominam o tym, chociaż nie wiem, czy muszę o tym sobie przypominać, bo... Znaczy o ocenach mógłbym, ale o subach tak naprawdę na live'ach wpada ich tyle nowych widzów, że mniej mojego spamu w filmach. Także czat się wita, Joker, Lampard, Peter Peterson, Sypo, Bartek, Sztypek, Diablo, X-Men, Bartex, Bartes, Tomsin. Dobra panowie, starcz. Jest was naprawdę dużo. Czekajcie, jak to działa. E to jest... Ja pierdzielę, 15 setnych na E. No to będzie ciekawie. Ja sobie wezmę E. To mnie leczy? Aha, to mnie leczy, jeżeli ktoś jest zarażony. Dobra, to będzie ciekawie. Ja Kasjopeją grałem, nie wiem, z dwa razy w życiu, także może być ciekawie gra. Jeszcze 200 pingu jest. No Walerzek z AK, właśnie wiem. Chciałem porównać tą Kasjopeję do Kałacha, bo jest naprawdę mega. Dobra, zobaczymy, no mam nadzieję, że nie na Cho'Gatha, ale ja pierdzielę Vayne. Patrzcie na to. Jezus, co to jest? Patrzcie na to. Patrzcie, bol. Jak to bol? Siemaneczko, tutaj Nitro, Dzyniak i mam bola. Kurde, nie opłacało się. Chciałbym mieć truciznę, to będę mógł. Jakie to jest szybkie! Ej, ciekawe to będzie. To będzie ciekawe. Tylko z tym pingiem wiecie, no może być dosyć słabo. O, ma nowy skina do Twitcha. Całkiem fajny ten nowy skin do Twitcha, tylko... Nie wiem. Fajnie mnie leczy to. O, dostała. Chyba to znowu dostała. Ogólnie Twitch też jest dosyć silny jak na Urfa. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi Urfami, ale bardzo rzadko trafiają się takie słabe postacie, więc może Riot uznał, że nie będzie dawał tych słabych postaci czy coś. Ej, co ty? Co ten turret, panowie? Jak ten turret jest popieprzony? Podgłoszę trochę tego Urfa, bo jest chyba dosyć cicho. Tego Hextecha sobie polecieć, będę się więcej leczył. Dobra, będzie spoko. Wyłącz tą synchronizację pionową. Ja mam chyba wyłączoną tu. Nie wiem. W sensie jakoś tam się mapa lepiej przesuwa, tak płynniej. I utrzymuje stałe 60 FPS-ów. Ale największa jest różnica taka, że płynniej się to przesuwa, kursor. I to mnie denerwuje, bo ja już się przyzwyczaiłem do takiego przesuwania. Nie chcę mi się przyzwyczaić do nowego. Nie wiem, czemu ten turet mnie uderzył, jak byłem pod tamtym turetem, no ale... Bywa i tak. No, mam do 60 FPS-ów włączone, ale to nie jest synchronizacja. Po prostu sobie ustawiłem do 60. Podejdź do tego, podejdź. Ale gównem jestem. O kurde panowie. Dobra, sobie to wezmę chyba. Aha, to zwiększa bonus poison. Aha, tak to nie zwiększa. Ale gówno, dobra, ale i tak maksuję to E no. Tylko to jest dosyć słabe, myślałem, że to lepiej działa. Polsce tego Hextecha pierwszego.
A ile byś miał, gdybyś włączył nieograniczoną liczbę FPS-ów? Chyba około 200 mam FPS-ów z nagrywaniem, także nie ma zbyt dużo. Albo 150, nie jestem pewny. Ale nie ma zbyt dużo FPS-ów na tym kompie z nagrywaniem. Bez tego streama i nagrywania mam więcej, ale to i tak nie jest dużo. Ogólnie ten komp nie jest jakiś tam wyśmienity, nie? To jest jednak laptopik nadal. Kurde, goń to. Goń to. Goń to. Goń to. Dobra. O, ja zabiłem. Kurde, przez ten ping ciężko to E używać, wiecie? To czasem się tak zatnie. I jest lipka. No, ale trudno. Jak na razie trochę mnie zjechała ta Vayne. O kurde. Widzicie, przez ten ping czasem się nie używa to E i to jest denerwujące, to ma tak mały, cooldown to E, że się czasem użyć nie chce gówno. Dosyć łatwo tym trafić. O tyle są dobrzy tutaj ADC, tacy jak Vayne, że to jest dwa razy atak speed na ADC, więc spory się ma zasięg z czego zasięg, spory atak speed się ma. Ja pierdzielę. Jak to bije? Klinika zrajdowała? Aha, tylko ja. Ładnie bije tym Twitchem, co? Tylko ja mam trochę lagi. Ale live nie ma żadnych lagów. Dobra, zjechali. I co, panowie? Kabarecik. Wyszło? Można cofnąć. Ten skin Daverna jest spoko, mi się też w miarę podoba. Elo, elo mordo, co tam? A lol, to darmowy jest? Darmowy, od kiedy wyszedł, także no, zachęcam do grania w League of Legends. Nigdy mało graczy. A, racja, budka się nie da, zapomniałem, że się budka nie da na Cassiopeii. Się dziwię, co się dzieje. Ale tu się da mieć sporo movementa tą Cassiopeią do 30 levela, bo jej rośnie z levelem. Ta, po tej grze sobie, o Messer, siemaneczko w ogóle. Po tej grze sobie prawdopodobnie zrobimy rajd do kliniki. Także easy. Ej, chyba też rośnie obrażenia z levelem. Z tego co widzę. To mi się wydaje. Czekajcie, idę tam. Izrael jest dosyć silny. Ja pierdziele, no to było ładne. Ładnie się leczę, jak trafię z Q. Jezus Maria, to jest silne tutaj, panowie, jednak. Jak go łapie. Patrzcie. Jak się leczę w ogóle, widzicie to? Ja pierdziele, to jest. Kup sobie buty na pancerz, na Vayne będzie dobrze. No nie da się butów niestety podolski. Ile masz wzrostu? 1,82 m. Z tego co mam w dowodzie napisane. A nie musisz tu przychodzić, żeby pomóc. Niby jest cooldown na E 0,15 sekundy, ale no nie da się tym praktycznie tak spamować, jakby się to normalnie dało przez ten ping, nie? Więc to jest problem. Ale to jest tak piękne. O, Nosey na tym. Nosey strasznie dobrze gra Velkozem, nie wiem czy widzieliście. Patrzcie jak ja się leczę. Kumacie? Ja sobie polecę teraz tego, Relaya, będzie całkiem ciekawe i potem chyba zonie. Ogólnie Roa by się opłacało, żeby być tankowatym, ale raczej mi to nie wyjdzie. Widzicie to? Widzicie to? Jakie to jest piękne, ogóle. Uwielbiam Cassiopeię tutaj. Ej no, mam 5-2, nie jest źle, niby tam kilka akcji skopałem, ale...
Jak to bije, chłopcy? Ja pierdzie, to jest tak piękne tutaj. Uwielbiam. No nawalam ciągle E, panowie, ale jest taki ping tutaj, że czasami po prostu się to samo przerywa. No i nie da się tym napieprzać non-stop, niestety. Zobaczcie, jak się ledzie przy okazji. A, raczej to wygramy, no tak to się... No mamy... Powiem tak, no mamy lepsze postacie. Mamy Zeda, Kasiopeję, Velkoza. Urgot tutaj nie jest za silny, ale jest spokoj, tak. Zdarzyło wam się, żeby na Urfie mieć 30 level, bo ja miałem 22 max. Ja nie jestem pewny, czy kiedykolwiek aż tak długo grałem Urfa. Zonia teraz. Gram Ghosta na tej Kasiopeji. Wydaje mi się bardziej spoko niż tu ten. Jaki debil z tego Jayce'a, widzieliście to? Nawet Q na nim nie użyłem, po prostu go klikałem z E. A to E, no E mało zadaje, tak to. E zadaje tylko 100 z tego, nie? Ale jak traficie, to każdy hitek z E zadaje 200, więc w ciągu sekundy policzcie sobie, ile da się zadać, no. Zobaczcie. Widzicie, no czasem po prostu automatycznie to przestaje, no niestety. Ale wiecie. Nie da się non stop niestety z tego napieprzać. Guys, don't worry, be happy, dokładnie. Zabiję ją? Znaczy go? Prawdopodobnie ta. Dobra, czekajcie, a co ja pójdę znowu na Jayce'a? On ma już Just Blade'a? Przez Black Cleavera na Urfie. No można i tak, no ale wydaje mi się, że się nie opłaca do końca, no ale czy ja spróbuję go zabić, bo on nie może na combo niby wysadzić. Tylko czy mu to wyjdzie, to jest inna sprawa. On będzie chyba szedł po tego turet. A, on mnie widział chyba. Nie, nie widział mnie. No to najsik, co? Pięknie działa tutaj to. Patrzcie, tak się leczę z, jak trafię. Kurde, zobaczmy jak się leczę bez trafienia z tego, z Q, nie? Bez trucizny, po ile się leczę, zobaczmy. No nie dłużej, w ogóle mało zadaje, ale jak trafię trucizną. Ja pierdziele. Także trzeba trafić jednak jakimś skillem, żeby tą Kasiopeję naprawdę zabijać, nie? Bo tak to w sumie jest trudno. Tak to ta Kasiopeja to taki normalny czempionek, no bez tego trafienia trucizną. Czy mnie trafi tutaj? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Nie wiem, co tam się działo, ale... Wiesz, no uratował mnie Zedzik, także najsik. Ty na ety? Ta, ty na ety sobie nagramy. Wezmę CQ. Fajne ma cofanie ten Championship Z. Dobra, Zonia tu się bardzo przyda. I teraz Rabadona bym sobie leciał. Także Rabadon na czwarty itemek. Trochę późno, ale zawsze. Gunblade działa na Kasję. Mówili, że nie. No leczy ją. Czemu ma nie działać? Nie rozumiem, jakby miał nie działać. A czy nie? A czy trochę ją leczy, nie? Ale dopiero jak się trafi jakąś trucizną, to leczy tak naprawdę. Tak, to to. Kiedy będzie odcinek z Nidali? Za kilka dni, nie jestem pewny. Bo trochę tych odcinków nagrałem, nie? A do mniej więcej 10 sierpnia będę wstawiał odcinki. Po dwa dziennie, potem trochę zmienimy. Legendary Yellow. Ej, mam 8-2, nice. Tylko ten ping strasznie denerwuje. Znaczy te 200 pinga to jest jednak dużo. Jakby co jutro mnie nie będzie na live. Okej, okay, spoko.
Dać. To bez trucizny było, nie? Kurde, jakby zabrał. Jeszcze miałem slowa z tego W, to jest piękne. Dobra, nie wychodzić z bazy. Dawaj rajda do Isamu. Nie, znowu będziemy rajdować Isamu, a on nawet nie zobaczy na czacie. Kurde, ej, co jest? Przerwałem, w sensie trafiłem ją trutką, a ona nie miała na siebie nałożonego, dziwne, myślałem, że ma. Poza tym miałem laga też potem. Dziwne. No denerwuję jednak PBE tym, że są takie lagi, no ale co zrobisz? No? Nie było mnie parę razy, bo pracam, no i nie wiem co, nagrane. Ale sporo tych filmów jest nagranych, także na dniach będę je wstawiał wszystkie, także don't worry. O, ładnie trafił tego typa. Nie? Idę spróbować zabić. Ciekawie, czy Jace ma tą pasywkę, że ma dwa razy większy attack speed jako postać dystansowa. Ja pierdzielę, wygrałem z nim. Ja pierdzielę, to jest piękna postać. Jace jest bardzo silny na Urfie, także no nie wiem, czy Kasypa jest silniejsza, wiecie. Na tym pingu wydaje mi się, że jest słabsza, na normalnym byłaby raczej silniejsza. Ale na tym pingu to Kasypa, no nie jest taka silna, ale normalnie no. Opa, opa. Szkoda, że Eni nakłada też tutaj staka. Robi to. No ja właśnie najbardziej ze wszystkich czempionów chciałbym Rengara obecnie trafić. Bo już trafiłem większość takich fajnych. Zeda na drugim miejscu i na Susa na trzecim. Ale na Susa, żeby podeszła ta gierka, nie? Tak to no. U Rengara to bym chciał. W ogóle pokażę wam trika na Urfa, nagram o tym film. Zapomniałem tego wam pokazać. Smaja chłopcze. Jak ty za mocno bijesz gościu. No, a ten ping widzicie? Jak mu uderzył. On żyje? Czy ja umrę? Ale timing ma gość! Ale ma timing! Nice! Ja pierdzielę, ładnie mnie wyczekał. Nie spodziewałem się. Dobra, dajcie to. Shaco jest bardzo silny na Urfie też, ale ja nie lubię stylu gry Shaco, wiecie, więc raczej go nie nagram na Urfie. Ale zobaczymy. Gdzie jest Grzesiu? W swoim domu, gdzie ma być? Ja mam swój dom, Grzesiu ma swój. To jest Velkoza. No Velkoza mógłby lepszą gierkę. Velkoz jest jedną z no silniejszych postaci tutaj, naprawdę. To trudne MG razem z tymi spelami Velkoza, które są co chwila no tworzy taką genialną postać. W ogóle 17 level ma tym i ten też ma 17. No to muszę sobie więcej poekspić, co? Mam rangę platyna 4, 50 LP albo więcej, nie jestem pewny. O kurde, no ładnie Zedzik. Ale Zedzik to Zedzik, na 14-4 zrobił, także ładnie. Mam już 17 level. Trochę wróciłem. Też mam mało tego expo, nie? Pamiętajcie, że na Urfie jest najważniejszy exp, nie ten. Level jest najważniejszy w sumie na Urfie. W sensie, no dzięki levelowi też macie itemy, nie? No to ma wyższy level, to automatycznie w sumie. Czekajcie, może tu będzie ktoś szedł. Słynna zasadzka, panowie. Ale raczej nikt nie będzie szedł tędy na topa. Nie wiem czemu miałby iść. Znaczy mogliby po barona pójść, co najwyżej sprawdzę. Vayne jest też fajna na Urfie, tylko z tym pingiem nie będzie mi się chciało grać nią. 30 level to jest Urf, to dlatego mogę 30 level.
Żeby nie było, 30 level można wbić na urfie, tylko nie w zwykłej grze. A ty koleżko gdzie? Dobra, mam już 18, także nadgoniłem trochę. Ale widzicie tego pinga, no... Kurde... W sensie to nie jest wina Orangę, tylko to jest wina PBE. Że ma te serwery w Stanach. Niestety nie ma drugiego PBE, jest tylko jedno. Szkoda. Na koło brzegu jedziesz? No ładnie, ja do Gdańska będę jechał. Także no wiesz. O, Baron, nice. Mam 600 AP. Ty tu jesteś fejker. Dokładnie. Kurde, dawaj go zerki, pociągi. Jak jest Nate'a? O, nerwę. Czemu mnie widzę górę? Dawid dał na goli brodę 3 złote. Co myślisz o Warwicku na urfie? Nie wiedział, czy mnie ugryźć, nie. Kawaraci dla ciebie. Warwick wydaje się spoko pod AP. Albo pod tanka takiego full, bo się będzie bardzo dużo leczył, także polecam, polecam. Warwick wydaje mi się spoko też tutaj. No właśnie, używam Gunblade tylko w jakichś takich stresowych sytuacjach. To jest przyzwyczajenie ze zwykłego trybu po prostu. Nie chcę go marnować na jakichś takich bobów, a powinienem, bo nie ma cooldownu, ma 9 sekund chyba, więc w każdej walce koniecznie będzie. Do Gdańska będę jechał 3. Co to było z tymi czystymi dreadami Nerwariana? No nic, taki gościu miał taki nick po prostu. Na donacie. O kurde! Ej! What? O kurde! Ej, wej! Ale Vayne, wiecie czemu jest taka silna? Bo wystarczy jeden item na attack speeda do 2,5 attack speeda. Jeden item i butek i macie full attack speed. Także dlatego tutaj ADC są silni bardzo też. Na szczęście takie coś zrobili, bo kiedyś no byli useless. Teraz jest fajnie grać ADC tutaj też. Taką Vayne zwłaszcza, bo ona no, na spellach też bazuje bardzo. Na autoatakach oczywiście, ale... No tutaj jest cały czas niewidzialna tak naprawdę. Klikacie to Q non stop, no ciężko ją w ogóle zabić. Znaczy ta akurat mnie po prostu wypieprzyła, bo jestem gównem, a ona jest dobra, ale to już jest inna sprawa. Bo nie ma czegoś takiego jak czyste dread Nerwariana. O, Deadpool, witam serdecznie. Prawdziwy Deadpool przyszedł na live'a, piękna sprawa. Kurde, Zedem umrze raczej. Nie, ładnie, rad. Dobra, biegniemy, biegniemy. Wezmę sobie tego Drake'a, wiecie, bo... Warsup, nie? Czy nie, muszę pomóc, bo... Nie wiem, czemu go zahaczyło to w ogóle, ale... Nie wiem, nie mam pojęcia czemu moja R-ka zahaczyła Izdrilla, jakoś w ucho go pociągnąłem. I poszło. Ale słabo jest naprawdę na PBE grać takim championem. Znaczy miło się gra bardzo, ale to nie ma takiej przyjemności jak się gra na normalnych serwerach taką Cassiopeią, gdzie no naprawdę wtedy to jesteś bożkiem życia. Tutaj ty. Bier to. Ja pierdolę. Jak tłuką chłopy. Myślałem, że go trafiłem. Dobra. Ops, o, ja się troszkę wylecę. Dobra. Ej, zonie klikam. Ja już nic nie mam. Ping jest zbyt... Druga gra, druga penta Vayne.
Beautiful Tavern. Ładnie. Mam 783 AP. Witam serdecznie każdego. Prawdziwy Deadpool bił. Kiedy Deadpool 2, panie Deadpool? Czekam już na to. Za chwilę burza bez przerwy się błyska. OMG, no i co z tego? Przyszliś w domu. Nic ci się nie stanie. Tavern po Desperadosie raczej możliwe. Ja chyba każdą grę na Urfa, jaką wstawiam na YouTube'a, przegrałem, to mi się wydaje. Wygrałem może z 3 gry. Na wakacjach wyśpisz się na 79%. Piękny. Wezmę sobie tą falę mobów. Gościu, o co mi się, mam niższy level, cię kumasz. O kurde, jak poczyściłem to. To ładnie. Dobra, idę tutaj. Ale koleżko, o coś. Nice. Jak, a, to Twitch. Wturlaj się, wturlaj Boba gołą stopą w moją trutkę. Wturlaj Boba gołą stopą, wturlaj. Kliknąłem to merkę na pałę, zabiłem ja, więc spoko. Dobra, ej, zaliczyliśmy, to można iść spuszować, wydaje mi się. Piękna ta Cassiopeia jest tutaj, naprawdę. Bardzo silna, ale no w porównaniu do Zeda, no jednak, no nie no. Zedzik jest tu silniejszy oczywiście, ale Cassiopeia się tu przyjemnie gra. Jeden Twitchek ładnie, ej, chciałbym tak czy takim Twitchem zagrać. O kurde. Dobra, Ereczka, myślę, że tam wejmie. Dobra, tyle, zostawcie oceny i suba. Kabarecik dla was.